Dzień dobry, Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog sądowy. W swojej pracy działam interdyscyplinarnie, łącząc wiedzę z psychologii i prawa. Konsultuję opinie o ZSS, przygotowuję do badania, jestem autorką bestsellerowego poradnika Jak przygotować się do badania, teoria i praktyczne ćwiczenia. Również jestem autorką niedawno wydanej książki Narcyz czyli postępowaniu narcyza w procesie i jak bronić się przed jego działaniami właśnie w postępowaniu sądowym. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o narcyzmie i demaskuje się zachowania narcyza, natomiast wciąż bardzo mało mówi się o tym, jak Zachowanie narcyza wpływa na proces, a wpływa bardzo mocno. Postępowanie sądowe z narcyzem nie można przyrównać tego postępowania do żadnego innego. Absolutnie jest różne od innych postępowań. I w tym odcinku powiem Tobie, jak narcyz wykorzystuje latające małpy. W dwóch zdaniach powiem, kim są latające małpy, ale pewnie o tym wiesz. Potem powiem, jak narcyz wykorzystuje latające małpy w procesie, bo je absolutnie wykorzystuje bez żadnych skrupułów. I w, trzecim, w trzeciej części tego filmu powiem Tobie, jak się przed tym bronić i jakie działania podejmować, aby latające małpy narcyza nie narobiły w swoim postępowaniu szkody, a potrafią narobić bardzo poważnych szkód i niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Latające małpy to osoby, które są w otoczeniu narcyza i bezkrytycznie przyjmują jego stanowisko, wierzą w jego słowa i poddają się manipulacji. I narcyz takiej osoby wykorzystuje nie tylko w życiu, ale również w procesie sądowym. I jak latające małpy mogą być wykorzystane w procesie sądowym przez narcyza? Pierwsza kategoria tych osób, a są dwie, pierwsza kategoria tych osób będzie wykorzystana do tego, aby przygotowała opinie, dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia, Dotyczące tego, jakim narcyzm jest człowiekiem, przede wszystkim jak realizuje swoje działania jako rodzic. Czyli latające małpy będą wykorzystane w procesie jako osoby, które mogą wystawiać zaświadczenia, czyli mogą powodować, że w procesie sądowym znajdą się dowody, na przykład ze szkoły, z przedszkola. Są to osoby, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne poza przedszkolne, są to osoby, które uczestniczą na przykład w leczeniu dziecka albo są właśnie lekarzami i przyjmują dziecko na konsultację czy na poradę i przez to, że mają kontakt z narcyzem w jakiejś określonej roli, najczęściej w roli rodzica, mogą przysłużyć się mu tym, że wystawią opinię, która zostanie złożona do sądu, pokazująca, jakim dobrym rodzicem jest narcyz, jakie działania podejmuje, jak angażuje, się na przykład wychowanie dzieci, bo to jest taki najczęstszy obszar, że te latające małpy są wykorzystywane w procesach. I druga kategoria osób, które są wykorzystywane w procesach przez narcysa, to są oczywiście świadkowie. Świadkowie mogą być z grona rodzinnego, czyli najczęściej rodzeństwo, rodzice lub świadkowie mogą być... Powoływani z grona znajomych, i chciałabym zwrócić Twoją uwagę na jeden aspekt. W postępowaniu takim terapeutycznym, kiedy czytasz na przykład literaturę specjalistyczną, albo kiedy konsultujesz się z psychologiem, z psychoterapeutą, który zajmuje się właśnie pomocą osobom doświadczających związku z narcyzmem, czy wychodzących ze związku z narcyzmem, to można spotkać się z takim poglądem, żeby się Odseparowywać od latających małp, żeby ich absolutnie nie uświadamiać, żeby je wręcz ignorować. I o ile to rozwiązanie i ta rekomendacja może być świetna w zakresie terapeutycznym, to z punktu widzenia procesowego e, warto do latających małp e, podejść nieco inaczej. Dlatego, że jeśli odpuścisz, pozwolisz, żeby Poplecznicy narcyza coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, rozdomowili się w postępowaniu czyli, żeby przygotowywali te opinie, te zaświadczenia, pokazywali perspektywę narcyza przy wykorzystaniu swojego stanowiska w danych instytucjach, tym proces. Może po pierwsze wmykać ci się spod kontroli, a dwa, tym proces, co myślę, że zdecydowanie niebezpieczniejsze dla ciebie i dla Twojego dziecka, jest, że sąd zacznie przyjmować perspektywę narcyza i osób z jego otoczenia jako właśnie tą właściwą, jako prawdziwą i wpływającą na ocenę sytuacji. Dziecka, czyli na przykład może pojawić się pomysł czy koncepcja, żeby to narcyz mógł przejmować na przykład wiodącą opiekę nad dzieckiem, czy te kontakty z narcyzem powinny być jak najszersze. Więc to jest to zagrożenie. Jeśli Postąpisz e, zgodnie z rekomendacjami terapeutycznymi w procesie. I ja jednak wolałabym dla bezpieczeństwa e, Ciebie i Twojego dziecka, żeby to, co w, w postępowaniu terapeutycznym się odbywa, było w postępowaniu terapeutycznym, a jednak w postępowaniu sądowym zwracać uwagę na to, że właśnie nie, te, nie wszystkie te rekomendacje są pożądane. I teraz co możesz z tym zrobić, aby latające małpy nie zawładnęły procesem. Po pierwsze, e, zwróć uwagę, czy narcyz nie rozpoczął w ostatnim czasie nadmiernej aktywności w, w jakimś obszarze, w którym dotychczas nie miał e, tej aktywności. Dlatego, że bardzo często jest tak, że kiedy dochodzi do procesu, kiedy ten proces się rozpoczyna, to narcyz e, Wiedząc, na czym ci zależy i jaki aspekt funkcjonowania Twojego życia czy życia Twojego dziecka jest dla Ciebie bardzo ważny, to stara się jednak ten, ten aspekt, tym aspektem zawładnąć, i najczęściej jest to kwestia dzieci. Dlatego zwróć uwagę, czy po rozpoczęciu postępowania sądowego, narcyz nie uaktywnił się właśnie, w, na przykład w dziedzinie opieki nad dziećmi, czy kontaktowaniu się ze szkołą, przedszkolem, czy y, uczestniczeniu w wizytach lekarskich, czy poszukiwaniu konsultacji u lekarzy z dzieckiem. Jeśli zauważyłaś, zauważyłeś taką aktywność, to warto jednak nie usuwać się, bo narcyz bardzo wiele rzeczy robi stopniowo. Więc jeśli zauważysz takie delikatne działania, to absolutnie warto nie usuwać się, tylko jednak dbać o swoją pozycję. Czyli jeśli narcyz zaczyna kontaktować się z nauczycielem, to warto, żebyś ty nie e, pomijała kontaktu z nauczycielem e, na podstawie takiej, że narcyz przekazuje ci informacje od nauczyciela, tylko warto również e, samodzielnie się kontaktować, jeśli dotychczas to robiłaś e, bądź e, robiłeś. Ważnym aspektem jest również to, że kiedy narcyz zaczyna podejmować jakieś działania na przykład w przestrzeni szkolnej dzieci, to wówczas z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie za jakiś czas żądał opinii, żeby właśnie taka osoba e, będąca pod wpływem, pod manipulacją czy pod czarem narcyza wy, wydała korzystną opinię na jego e, rzecz. I teraz jeśli to ty zawsze uczestniczyłaś, uczestniczyłeś w Kwestiach szkolnych dzieci, byłeś zaangażowany, byłaś zaangażowana w ich życie, to warto od razu poprosić o opinię na Twój temat, czyli. Po pierwsze, nie pozwolić, nie wycofywać się ze swoich dotychczasowych działań, ale dwa, od razu poprosić o opinię, żeby jeszcze w treści tej opinii był uwieczniony stan e, najbardziej aktualny, za który ty byłaś odpowiedzialna, za który ty byłeś odpowiedzialny na przestrzeni na przykład kilkunastu lat, kilku lat, kilku miesięcy. Dlatego nie czekajmy z wydawaniem opinii, bo potem, jeśli narcyz zawładnie jakimś obszarem, albo już zawładną jakimś obszarem, wtedy tą nie będzie trudniej uzyskać, a właściwie jest to mało prawdopodobne, żeby uzyskać opinię, która by opisywała stan jeszcze przeszły, zanim narcyz skutecznie włączył się do jakiegoś obszaru. Rozumiem. mogącą pojawić się wątpliwość twoją, czy, czy nawet pełnomocnika, że w postępowaniu sądowym warto wykorzystywać dokumenty, które są najbardziej aktualne, które powstały niedawno. Natomiast mając do wyboru. Opinię, która będzie opisywała faktyczną Twoją pracę sprzed jakiegoś czasu i mieć opinię, która nie będzie uwzględniała Twojego udziału, no to zdecydowanie lepiej mieć opinię, która faktycznie będzie pokazywała, jak przez wiele lat albo przez dłuższy okres czasu zajmowałaś się, zajmowałeś się dzieckiem, niż nie mieć żadnej tej opinii. I też mając y, opinie, które. Powstały jakiś czas temu, można pokazywać dynamikę zmiany. Na przykład, że narcyzm zaczął interesować się dzieckiem dopiero w momencie, kiedy rozpoczął się proces, albo w momencie takim, kiedy zaczęło być to dla niego korzystne wizerunkowo. Dlatego, jeśli możesz prosić o. Jakiekolwiek dokumenty poświadczające Twoje zachowanie, to warto robić to niezwłocznie, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, jak sytuacja w postępowaniu się zmieni. Musimy też pamiętać o tym, że jedną z zasad procesu z narcyzem, o którym piszę, o których piszę w mojej książce, jest to, że proces z narcyzem jest bardzo dynamiczny, że dla własnego bezpieczeństwa nie można zakładać, że to, co Aktualnie jest ustanowione w procesie albo jest udowodnione, albo widać, że sąd na przykład przyjmuje perspektywę twoją, to wcale nie jest powiedziane, że za jakiś czas, właśnie chociażby pod wpływem działania latających małp, nie dojdzie do punktu zwrotnego w procesie i twoja pozycja zostanie zmieniona, na przykład. Nie będzie już zaufania do Ciebie jako do osoby, która mogłaby bardzo dobrze wypełnić swoje obowiązki rodzicielskie, bo takie również zwroty sytuacji w postępowaniach z narcyzem się zdarzają bardzo często niestety. Więc e, pamiętaj o, o tej zasadzie, że nie przyjmujemy niczego za pewnik i jeśli zastanawiasz się, kiedy poprosić o jakieś dokumenty, kiedy poprosić o, o zaświadczenia, to... Warto zastanowić się, żeby nie czekać, właśnie i robić to teraz, dopóki jeszcze, albo w ogóle, jeśli masz możliwość, że masz możliwość, właśnie, żeby ktoś opowiedział o tobie, jakim jesteś rodzicem. Drugi aspekt wykorzystanie latających małp właśnie to jest aspekt tego, że oni mogą być świadkami. I na to nie ma się już tak dużego wpływu, dlatego że Narcyz będzie budował grono osób, które będą mogły pokazywać jego perspektywę, natomiast odpowiedzią na jego działanie jest budowanie twojej grupy osób. Które będą opowiadały, które będą mogły pokazać sądowi twoją perspektywę i potwierdzić tak naprawdę twoją perspektywę. Więc jeśli narcyz w piśmie procesowym, najczęściej rękami swojego pełnomocnika, wskazuje, że będzie powo powoływał na świadków członków swojej rodziny, to dobrze by było, żebyś ty też powołała osoby ze swojej rodziny na świadków tego, po pierwsze, jakie zachowania miał narcyz, czyli to, co... Opisujesz w swoich pismach procesowych to o czym mówisz podczas rozpraw, ale też żeby pokazać jakim jesteś, jaką jesteś osobą w tych najważniejszych aspektach, czyli najczęściej właśnie w aspekcie pełnienia roli rodzicielskiej. Jeśli widzisz, że narcyz w postępowaniu sądowym powołuje na świadków osoby z waszego wspólnego otoczenia albo osoby z jego otoczenia, to też warto by było, żebyś zadbała, żebyś zadbał o to, żeby takie osoby z Twojego otoczenia mogły potwierdzić Twoją wersję. I trzecim punktem, który wpływa czy, czy powinien być odpowiedzią na zachowanie narcyza, to przede wszystkim pytanie tych osób, które zostaną powołane, skąd oni mają wiedzę na temat funkcjonowania narcyza? Czy oni byli właśnie naocznymi świadkami? Czy oni uczestniczyli w sytuacjach, o których opowiadają? Skąd mają wiedzę, żeby pokazywać? Bo najczęściej ta wiedza pochodzi od samego narcyza. Więc warto byłoby pokazać sądowi, żeby widział, że to, o czym opowiada świadek, że to, o czym mówi, jest powieleniem narracji narcyza, więc absolutnie warto byłoby to wykazać. Możesz też e, zrobić to wcześniej, czyli w pismie procesowym, jak już widzisz, kogo narcyz powołuje na świadka, to możesz od razu wskazywać, że te osoby nie są. E, Wartościowym źródłem informacji dlatego, że nie uczestniczyli w waszym życiu, dlatego, że nie byli świadkami pełnienia, na przykład, roli, czy wywiązywania się narcyza z roli rodzicielskiej, albo nie byli świadkami Twoich zachowań, na przykład takich, których zarzuca ci narcyz. Więc jak widzisz. Jest to zupełnie inne działanie, niż jest wskazywane jako terapeutyczne, i bardzo wiele osób naprawdę, osoby, które zgłaszają się do mnie na konsultacje, nie mają tej świadomości, że jednak też należy budować strategię procesową w uwzględnieniu tego, że mamy. Po drugiej stronie narcyza. W takim normalnym procesie, kiedy nie ma właśnie osoby z zaburzeniem, można przyjąć, że świadkowie nie są do końca wiarygodnym źródłem informacji, no bo wiadomo, że będą opisywały sytuację na korzyść osoby bliskiej czy takiej, która przez którą zostali powołani do postępowania. Jasne. Natomiast latające małpy potrafią budować tak spójny przekaz i być tak przekonane o wyjątkowości Narcyza i, i o tym, o czym on mówi, przyjmując ją za absolutną prawdę, przyjmując ją za absolutną prawdę. I niestety. Mają one duże znaczenie, dlatego że są bardzo wiarygodne, są bardzo przekonujące. Samodzielnie bardzo również mają taką inicjatywę, żeby nadmiernie pomóc narcyzowi. I dodając do tego inne jeszcze działania w postępowaniach sądowych, o których piszę w książce, o narcyzie i jego zachowaniach w postępowaniach sądowych i jak sobie z tym radzić, buduje to tak spójny i jednolity obraz. Jego osoby, że faktycznie e, mogą mieć wpływ na orzeczenie sądu dodatkowo, kiedy jeszcze właśnie będzie kompilacja innych czynników, czyli na przykład opinia o ZSS, która nie będzie e, potwierdzała twojego stanowiska, to faktycznie e, może dojść do tego, że e, ty z rodzica, który faktycznie był zaangażowany w życie dzieci i, i dotychczas pełnił rolę rodzica, który był rodzicem głównym. E, Staniesz się rodzicem, który będzie na przykład miał uregulowane kontakty albo będzie całkowicie wyeliminowany z życia dziecka, bo takie sytuacje w postępowaniach z narcyzem zdarzają się często, nie są wcale rzadkie. Więc przyjmując tak, taką główną zasadę, że nie bierz niczego, nie przyjmuj niczego za pewnik, dlatego żeby nie stracić czujności i żeby nie zaprzestać takiego konstruktywnego działania i, i dobrego pokazywania swojej osoby i manipulacji narcyza w procesie. Właśnie trzeba taką strategię, warto taką strategię przyjąć. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jak poradzić sobie w postępowaniu z narcyzmem, zapraszam cię do lektury mojej książki. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. A tymczasem zbuduj strategię, zastanów się, czy w twoim postępowaniu występują latające małpy. I na bazie informacji z tego filmu e, zastanów się, jak możesz e, obniżyć ich wiarygodność, jak możesz e, też zbalansować e, ich argumenty i ich stanowisko e, poprzez, poprzez przedstawienie swojego stanowiska. Więc naprawdę bezpiecznie jest, jeśli narcyz ma zaświadczenia opinie, to żebyś ty też posiadała, posiadał zaświadczenia opinie i jeśli narcyz powołuje świadków, to też warto, żebyś ty miała swoich świadków, żebyś powołał również swoich świadków, żeby równoważyć te wartości dowodów. Powodzenia w procesie i do zobaczenia w następnym tygodniu. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się, otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.